Ceramidy to składniki praktycznie dla każdego. Kwestia potrzeb, doboru produktu i jego formuły. Tak więc w tym odcinku przygotowałam propozycję najciekawszych kosmetyków z ceramidami oraz kilka ciekawostek o tych składnikach. Witajcie w krainie składów! Moda na ceramidy trwa i oby trwała jak najdłużej, bo to cudowne składniki, które mogą wesprzeć każdą cerę. Przydadzą się podczas kuracji dermatologicznych, retinolu, przy podrażnieniach, czy na co dzień jako wsparcie bariery hydrolipidowej. A czym są ceramidy? W największym skrócie to taki cement międzykomórkowy. W pielęgnacji te składniki pomagają utrzymać nawilżenie, wspierają regenerację, chronią i zapobiegają powstawaniu podrażnień podczas np. mrozów czy stosowania silniejszych składników aktywnych. Naturalnie znajdują się w skórze, więc same z siebie nie uczulają i nie podrażniają. Jeśli taka reakcja występuje, to wina produktu jako całości. Ceramidy można łączyć też ze wszystkimi składnikami i nakładać zarówno na tonik, jak i na suchą skórę. Kwestia produktu i tego, co Wam się sprawdza. Nie ma też potrzeby szukania jak najwyższego stężenia. Często nie jest ono nawet podawane, ponieważ liczy się też zawartość innych składników, jak cholesterol i wolne kwasy tłuszczowe, które razem mogą lepiej naśladować naturalny skład lipidów skóry. Dlatego staramy się nie wyrywać składników z kontekstu. Jeszcze niedawno ceramidy były w zaledwie garstce kremów, a teraz możemy zastosować je na każdym etapie pielęgnacji, więc tak też je omówię. Od oczyszczania aż po kremy. Same najbardziej sprawdzone czy najpopularniejsze kosmetyki. Może być tak, że produkty już znacie, więc dodałam do każdego etapu jakieś ciekawostki. Postaram się też, aby opcje były zróżnicowane cenowo. Tak więc oczywiście hasłem odcinka są dziś hashtag ceramidy. Zacznijmy od oczyszczania. Ceramidy w emulsjach to świetna opcja dla cer suchych, wrażliwych, z dermatozami lub podczas różnych kuracji. Alternatywny sposób to stosowanie ich do golenia, jeśli używacie maszynek. Moim zdaniem taka emulsja jest lepsza od często stosowanych odżywek do włosów, które mogą zawierać kontrowersyjne składniki, jak tak zwane HEMS-y, czyli popularne alergeny. Natomiast w przypadku zaskórników otwartych, czyli wągrów, emulsję polecałabym tylko rano lub tylko na czas, gdy skóra potrzebuje złagodzenia. Według mnie takie formuły po prostu gorzej oczyszczają pory. Z typowych emulsji mogę polecić Basic Lab, a jeśli szukacie formy zbliżonej do klasycznych żeli, to Veoli Clean Me Up. Obie są bardzo wydajne. Pierwszą polecam nawet przy bardzo wrażliwych cerach. Druga jest troszkę silniejsza i prędzej sprawdzi się też przy na przykład cerze tłustej. Oczywiście opcje tańsze też są, w tym na przykład Bielenda Hydrolipidum. Ale tu muszę podkreślić, że nie cieszy się tak dobrą opinią jak poprzednicy. Jednak wiecie, takie produkty zawsze można zużyć do ciała, więc jak trafi się promocja, no to warto sprawdzić. Podpowiem, że jeśli szukacie łagodnej emulsji myjącej, to niekoniecznie musi zawierać ceramidy. Wystarczą inne emolienty i kwasy tłuszczowe, które koniec końców dadzą ten sam efekt. Te produkty szybko zmywamy i nie są aż tak istotne jak kremy czy serum, gdzie ceramidy naprawdę robią różnicę. Po myciu przechodzimy do toników. Te z ceramidami będą przeważnie miały mleczną formułę. W przypadku cer idących w stronę suchych takie toniki stosujemy standardowo, czyli jako pierwszy produkt po osuszeniu buzi. Natomiast w przypadku cer tłustych i skłonnych do uczucia obciążenia, takie mleczko może pełnić rolę serum, a w niektórych przypadkach również kremu. Kwestia tego, jak zachowuje się skóra po zastosowaniu takiego produktu. To też fajna opcja pod krem z filtrem, aby ograniczyć ilość warstw i etapów pielęgnacji. Jeszcze wtrącę, że jakby okazało się, że mleczny tonik ma cięższą formułę niż Wasze serum, to możecie zamienić je kolejnością, bo idziemy od najlżejszego do najcięższego produktu. A tutaj podobnie polecam albo Basic Lab, albo Veoli Botanica. W działaniu są podobnie skuteczne, oba zawierają składniki pozyskiwane z wąkroty azjatyckiej, ale różnią się formułą. Basic Lab jest lżejszy, bardziej wodnisty i mniej wydajny. Aczkolwiek to wciąż są kosmetyki na długie miesiące, czy nawet pół roku. Swoją drogą uważam, że oba powinny mieć pompkę. No bo pierwszym i tak trzeba psikać najpierw na dłonie, a drugim trzepać i uważać, żeby nie wypadł z rąk. Pompka załatwiłaby sprawę.
Mam jeszcze dodatkowy protip. Jeśli macie wrażenie, że skóra nie przyjmuje nawilżenia, to wspomniane toniki lepiej potraktować jako serum i nałożyć je na kosmetyk o wodnej formule. To dlatego, że gęstsze produkty zawierające sporo emolientów świetnie chronią skórę czy ją wyciszą, ale gorzej radzą sobie z typowym nawilżeniem. Nawilżają, owszem, i to przeważnie wystarczy przy cerze tłustej czy mieszanej, ale już niekoniecznie przy suchej i dojrzałej. Teraz przechodzimy do serum. I tu robi się już bardzo kolorowo i różnorodnie, więc będę krótko wyjaśniać produkty w różnych kategoriach. Najtańsze, a jednocześnie ze świetnym składem, to Bielenda Skin Clinic Professional. Dba nie tylko o barierę hydrolipidową, ale również o mikrobiom. Jest uniwersalne i każdy może go spróbować, bo formuła nie jest szczególnie ciężka. Zaznaczę jednak, że działanie jest bardzo łagodne. Najlżejsze serum z ceramidami to Yumi. Jako jedno z niewielu ma żelową formułę i sprawdza się szczególnie u cer tłustych i mieszanych. Nie obciąża, dobrze nawilża, zawiera dodatkowy niacynamid i jest też często w promocji. Najlepsza opcja dla cer dojrzałych lub potrzebujących wygładzenia i delikatnego napięcia, albo jako opcja pod makijaż, to Eveline z serii Shot z dodatkowymi peptydami. Też przeważnie znajdziecie je dużo taniej. Jeśli szukacie czegoś wyjątkowo skutecznego do różnych kuracji, np. retinoidami czy po jakichś zabiegach, to polecam Basic Lab. Jest też najbardziej treściwe i otulające ze wszystkich, jakie znam. Buzia po jego użyciu jest jak chmurka. Na granicy serum i lekkiego kremu mam Bielendę Professional z żółtej serii. Bardzo dobrze chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Kolejna kategoria to kremy pod oczy. Pierwsza propozycja to Lenia, który zmienił w ostatnim czasie opakowanie. Poza łagodzeniem potrafi też delikatnie rozświetlać i wygładza okolice oczu. Opcja druga to Bielenda Professional z żółtej serii. On jest już typowo ochronny i przeciwzmarszczkowy. I opcja trzecia to już coś tańszego, czyli standardowa Bielenda z serii Złote Ceramidy. To taki łagodny, przyjemny krem przeciwzmarszczkowy i delikatnie wygładzający. I wszystkie z wymienionych dobrze radzą sobie pod makijażem i zabezpieczają skórę przed przesuszeniem, na przykład od korektora. Kolejny krok to krem do twarzy. Podobnie jak przy serum, pójdziemy sobie kategoriami. Teraz w naprawdę wielu kremach są poukrywane ceramidy, ale wybrałam propozycje, które są nastawione na ten właśnie składnik. Zaznaczam jednak, że to nie są wszystkie kremy z ceramidami, jakie polecam, tylko te, które wydają mi się najbardziej charakterystyczne. Jakbyście potrzebowali czegoś podobnego do wymienionych propozycji, to zapytajcie w komentarzu, bo wszystkie czytam. Najpopularniejszym kremem z ceramidami jest oczywiście Bielenda Professional z żółtej serii. To typowy krem na noc. Dość treściwy, ale też bez przesady. Przy suchej cerze ma szansę sprawdzić się nawet na dzień, ale polecam nakładać go cienką warstwą, bo ma charakterystyczne wykończenie. Może być odebrany jako lekko mokry. Jeśli ten krem okazał się dla Was za ciężki, to proponuję Linię Pro. To najbardziej uniwersalna opcja, ponieważ mimo lekkości jest bardzo skuteczny. Nadaje się również na dzień i świetnie zachowuje pod makijażem. Dodatkowo zawiera wąkrotę azjatycką i peptyd. Jest dość mały, ale wydajny. Akurat cena tutaj aż tak mnie nie boli, bo inny krem o zbliżonych właściwościach jest niemal dwa razy droższy. No a poza tym lubię słodki i migdałowy zapach tego kremu. A jak już wspominamy o zapachu, to znam też opcję typowo męską, czyli Masveri. Jest turbo lekki. Naprawdę wchłania się tak szybko, jak deklaruje producent. Dla mnie to jest aż za lekki. No i ma zapach jak jakaś woda po goleniu. Ale dla kogoś, kto nie lubi czuć niczego na buzi, to może być to. Jak coś, to ta firma jest w Rossmanie, ale chyba mało kto zwraca na nią uwagę. Opcja tania i dobra to Bielenda Złote Ceramidy. I tu zaznaczam, że nie ma większego znaczenia, jaką wersję wiekową wybierzecie. W praktyce nie czuję większej różnicy. Wszystkie są podobnie aksamitne i dość lekkie. Cery mieszane mogą być z niego szczególnie zadowolone. Jeszcze tańszą propozycją jest Ziaja Naturalnie Pielęgnujemy w wersji na dzień. Skład jest jeszcze prostszy, bez ekstraktów, a formuła cięższa od poprzedników. Powiedziałabym, że to krem regenerująco ochronny, bez większych fajerwerków, ale przy dobrym serum super sobie poradzi. W ogóle nie czuć, że to aż tak tani produkt.
No i dobrze potrafi utrzymać nawilżenie w skórze, jeśli wcześniej nałożycie jakieś dobre wodne czy żelowe serum. A jeśli szukacie właśnie takich cięższych kremomasek, to mam dwie propozycje. Slavia i Q&A. To już bardzo treściwe, konkretne kremy. Niemal jak maści. Na awaryjne sytuacje przy jakimś przesuszu od kataru są super. Nie są jednak swoimi odpowiednikami, bo Slavia ma znacznie bogatszy skład i zawiera na przykład olej z wiesiołka, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej czy trehalozę. A jak zahaczyliśmy o maski, to polecę też mój sprawdzony hit, czyli MediHeal w wersji hydrożelowej. To akurat ważne, bo standardowa nie zawiera ceramidów. Produkt przede wszystkim świetnie nawilża i wycisza skórę. A jaki składnik omawiamy jako kolejny? Piszcie w komentarzu. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło za każdą łapkę w górę i subskrypcję. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki, pa!